Firma Ampol Tours prezentuje wycieczkę od wschodu do zachodu Stanów Zjednoczonych. Wyjazd z polskim pilotem przewodnikiem. 16 dni, największe kaniony, parki i miasta. Od maja do października 2 razy w miesiącu. Zajrzyj na stronę www.ampolinc.com, aby sprawdzić daty i dowiedzieć się więcej. Przygoda Twojego życia czeka na Ciebie. www.ampolinc.com. Dzwoń 609-647-9054. Witam bardzo serdecznie biskupa Witolda Mroziewskiego jako gościa Radio Rampa. Witam. Witam Panią, witam Państwa. Chciałabym zacząć od imienia Witold, czyli przewodzący ludowi. Czy sądzi ksiądz, że imię to miało wpływ na to, jaką misję w życiu dostał ksiądz? Każdemu dziecku imię wybierają rodzice. Wiemy, że moje imię pochodzi z imienia litewskiego. Książę Witold, brat króla Jagieły, nosił to imię. Był człowiekiem, który oczywiście też przewodził. Myślę, że po części tak. Po części tak. Zaś w życiu i w praktyce nie kojarzę tego, że osobowość ma związek aż tak wielki z imieniem, chociaż może się kojarzyć. Ale tutaj bardzo pięknie połączyła się i misja, i to właśnie znaczenie imienia. I 29 czerwca tego roku minęła 24. rocznica od momentu, kiedy ksiądz przyjął święcenia kapłańskie. Tak, to prawda. Jak ksiądz wspomina ten moment, czy to da się tak określić, kiedy był ksiądz już pewny swojego powołania i tego, że właśnie życie poświęcić chce Panu Bogu i tą misję wywołać w życiu? Powołanie to na pewno czas, który pozwala nam dokonywać korekty swoich poczynań, refleksji, czas przygotowania siebie do służby drugiemu człowiekowi, a także służby Bogu. Wiem, że wiąże to się z ewolucją tak zwaną, która następuje z roku na rok i myślę, że czas, który spędziłem w seminarium, czas zanim poszedłem do seminarium i później w kapłaństwie, to dojrzewanie tego powołania i realizowanie jego. Tak, takowe momenty były, związane one były z kapłanami, których spotykałem na swojej życiowej drodze, z ich postawami bardzo pozytywnymi, bo tak jak powtarzam księżom, tak samo mogę powiedzieć tutaj, jeszcze nigdy nie spotkałem się z negatywnym obrazem kapłaństwa wśród kapłanów. A jeżeli miałby ksiądz wskazać jedną osobę, byłoby to w stanie zrobić? Dałoby się? Tak. Na pewno czas naszej młodości i dzieciństwa to czas pontyfikatu Jana Pawła II, świętego dzisiaj. Tak samo czas mówienia prawdy przez księdza Jerzego Popiełuszkę, błogosławionego Jerzego. Zaledwie rok po właśnie święceniach kapłańskich tutaj przybył ksiądz ze Stanów Zjednoczonych i to na pewno była wielka zmiana, to sobie mogę tylko wyobrazić, jeżeli chodzi o też kontakt z wiernymi i o rodzaj posługi. Czy tak było? To prawda, to była duża zmiana w moim życiu, która przyszła bardzo wcześnie w posłudze kapłańskiej. Czas w Polsce, w jednej z parafii, spędzony przez kilka miesięcy, następnie po drugiej stronie globu, jak to mówimy, po tej stronie w Ameryce znalazłem swoje miejsce w diecezji Brooklyn i oczywiście czas posługi początkowy kojarzy mi się z uczeniem wszystkiego od nowa, nawiązywanie relacji z ludźmi, tak samo uczenie się języka angielskiego. To wszystko sprawiło, że tutaj znalazłem swoje miejsce. Jestem ciekawa, czego oczekiwali wtedy wierni od kapłana w tych czasach właśnie, jeżeli chodzi o Polonię? Wierni zawsze oczekują od kapłanów dojrzałości w działaniu i myśleniu. Z racji na mój młody wiek wówczas ta dojrzałość też ewaluowała. Uczyłem się jej bardzo szybko.
to na pewno nauka, która teraz, czy ta nauka jeszcze cały czas trwa, myśli ksiądz? Nauka zawsze będzie trwała, oczywiście. Oczywiście będziemy się zawsze uczyli tego, co najbardziej potrzebne w świecie współczesnym. Tak samo nawiązywanie tych relacji z wiernymi, nie tylko polskiego pochodzenia, ale także z wszystkich grup etnicznych. To jest istota naszego posługiwania i naszego działania. I do 2013 roku, jak wiemy, ksiądz biskup przebywał na parafii Matki Bożej Częstochowskiej Świętego Kazimierza na Brooklinie przez wiele lat. Zmiana parafii. Czym ta zmiana parafii była, gdyby teraz do niej powrócić? Bo na pewno inaczej się na nią patrzyło wtedy, kiedy tutaj przybył ksiądz na maspet, a już teraz, jak minęły 2 lata. Powrót do parafii prawdopodobnie byłby... by nie zmienił niczego w moim życiu, a także relacji z tymi ludźmi, z którymi byłem w tamtej parafii. Owszem, to był długi czas podejmowania ciekawych inicjatyw ze strony wiernych, a także odpowiedzi na te inicjatywy z naszej strony, jako księży pracujących, albowiem w tamtej parafii zetknąłem się z kilkunastoma kapłanami. I myślę, że relacje z wiernymi pozostały bardzo żywe, przyjazne do dziś, mimo że w tamtej parafii nie bywałem po przybyciu do maspet zbyt często. Byłem oficjalnie raz na 40-godzinnym nabożeństwie i to przyjęcie i relacja osobowa jest bardzo żywa nadal. Ale tutaj na maspet no, pracy nie brakuje, to na pewno można powiedzieć, że parafia również bardzo, bardzo dynamiczna. Tak, ta parafia odznacza się swoją dynamiką w środowisku nowojorskim. W naszym mieście dużo grup, dużo zaangażowania ze strony wiernych, dzieci, młodzież, szkoła, katechizacja. To wszystko sprawia, że parafia może funkcjonować na dobrym poziomie, bym powiedział. I proszę powiedzieć, gdzie ksiądz był, kiedy dowiedział się o decyzji, że będzie wyświęcony na biskupa pomocniczego? W jakiej sytuacji odebrał ksiądz tą wiadomość? U siebie byłem w pokoju akurat wtedy, to było wczesnym rankiem, w maju, w poniedziałek. Wtedy zadzwonił telefon, który przekazano do mnie, że dzwoni prałat Vigano, gdyż prałat, arcybiskup nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych przedstawił się jako prałat Vigano, gdzie nie było to możliwym, by rozpoznać przez sekretariat tutejszy. Pytają, czy chce ksiądz rozmawiać, bo nie znamy takiego prałata, więc... Bardzo ważna decyzja do podjęcia już od początku. Tak. Więc po oznajmieniu, że Ojciec Święty mianował mnie biskupem pomocniczym diecezji Brooklyn, doznałem szoku praktycznie. To był taki wstrząs o poranku, który sprawił, że później długa refleksja nastąpiła i pytanie, no i co teraz będzie? Czy udało się już na to pytanie odpowiedź ustalić? Tak, już teraz tak. Teraz odpowiedź jest jasna, ponieważ zostałem wyświęcony w miniony poniedziałek, zaś czas rekolekcji, czas przygotowań do tego dnia był na odpowiedź i oczywiście trzeba było też przy oznajmieniu, przy tej decyzji powiedzieć tak księdzu arcybiskupowi Vigano, by przekazał tę decyzję, że została przyjęta, by przekazał informację Ojcu Świętemu, że decyzja Ojca Świętego została przyjęta. I w procesie przygotowania, co było najważniejsze dla księdza personalnie? Personalnie najważniejsze były rekolekcje z księdzem biskupem Di Marzio, naszym biskupem diecezjalnym, które trwały 5 dni. Podczas tych rekolekcji rozważaliśmy posługę apostolską i każdego z apostołów, co on uczynił u początków Kościoła, jak poszli za Jezusem i w jaki sposób droga ich powołania była realizowana aż do śmierci. I oczywiście rola proboszcza parafii, bardzo dużo pracy. Teraz jeszcze dojdą obowiązki. Jak będzie wyglądała ta różnica właśnie w pracy księdza na stanowisku biskupa pomocniczego? Na pewno poświęcę czas dla parafii, tak jak do tej pory, gdyż jest to istota misji pastoralnej, którą podjąłem jako kapłan. Oprócz tego będę miał inne wyznaczone obowiązki w diecezji, które będą wiązały się z różnymi spotkaniami, posiedzeniami rad poszczególnych. Tak jak do tej pory, to
było moim udziałem, tak samo będę to kontynuował. Oprócz tego przyjdą posługi liturgiczne, wypełnianie naszego obowiązku, tak jak bierzmowania, wizytacje parafialne, spotkania, chociażby najbliższe spotkanie z Ojcem Świętym we wrześniu, gdzie będzie również w Nowym Jorku Ojciec Święty Franciszek. Jako biskupi z wiernymi mamy obowiązek przygotowania tego i zarazem bycia w tej wspólnocie. I to piękne nadchodzące wydarzenie, właśnie bardzo blisko wyświęcenia księdza i spotkanie z papieżem już tutaj w Nowym Jorku. Tak, tak, to bardzo, bardzo miła będzie zapewne okazja. Jak opisałby ksiądz biskup wrażenia z tego poniedziałku? Ta i msza, a następnie ceremonia też, w której wzięło udział ponad 500 osób. Polonia bardzo licznie przywitała księdza biskup. Wśród tych, którzy byli, oceniłbym, nie było ludzi niezadowolonych, ponieważ wyrażali to zadowolenie i radość z bycia wspólnie na modlitwie w kołkatedrze świętego Józefa, a także później ze wspólnego świętowania tego wydarzenia w Terrace on the Park. Moje odczucia były bardzo personalne wówczas, gdy leżeliśmy krzyżem podczas litanii śpiewanej przez wszystkich wiernych, wtedy litanii do wszystkich świętych, wtedy czuję się moc i siłę Kościoła, Ducha Świętego, odpowiedzi podczas mszy świętej, następnie śpiew, cała liturgia i oprawa były bardzo podniosłe i wyraziste. Słowa księdza biskupa Di Marzio podczas homilii to słowa, które personalnie dotykają każdego z nas, a tych, którzy byli wyświęceni szczególnie, bo były adresowane przede wszystkim do nas i do świata, do którego idziemy. I była obecna podczas mszy świętej księdza mama. Tak, również. Tak. To wielu gości z Polski i tutaj lokalnie, ale obecność mamy na takim wydarzeniu na pewno bardzo, bardzo jest dużym przeżyciem. Było to wielkie wzruszenie, kiedy wyrażałem swoje podziękowanie, włączyłem w to w sposób szczególny moją mamę, która jest takim oparciem dla każdego człowieka w życiu, a w kapłaństwie w sposób szczególny, albowiem modlitwa, różne wskazania, rozmowy, to wszystko bardzo buduje i umacnia człowieka. I w jednym z wywiadów dla amerykańskiej gazety właśnie przy otrzymaniu tej decyzji powiedział ksiądz, że to na nadchodzący polski dzień mamy jest prezent, ta informacja. Tak, To było tydzień przed Dniem Matki w Polsce, albowiem 19 było ogłoszenie oficjalne, a ja wyraziłem to w słowach, że Ojciec Święty lubi zaskakiwać, lubi robić niespodzianki i dał piękny prezent mojej mamie na Dzień Matki, który będzie za tydzień. Proszę księdza, na koniec już nieco pytałam o to i ksiądz odpowiedział, ale jestem teraz, chciałabym tak podsumować naszą rozmowę. Czego potrzeba teraz Kościołowi tutaj w Nowym Jorku, ale Kościołowi, jeżeli możemy to tak określić, dla Polonii, jeżeli chodzi o Polonię? Bo to są na pewno potrzeby skonkretyzowane, czy tak jest? Tak, to prawda. Kościół potrzebuje przede wszystkim odwagi, mocy, siły, wzajemnych relacji, bardzo pozytywnych i ciepłych, bym powiedział, czyli wierni kapłan i odwrotnie kapłan wierni. Potrzebuje Kościół w Nowym Jorku i Polonia nowych powołań kapłańskich i zakonnych, gdzie mówi się, że te powołania jakby znikają z obrazu naszego świata, ze współczesności. Potrzeba dużo, dużo dobrego przykładu życia dla młodych ludzi, a także zainteresowania w Kościele tym, co się w nim dzieje, czyli dogłębnego studium naszych pryncypiów naszej wiary, także tłumaczenia wszystkiego, co znajduje się w Piśmie Świętym, a także w nauczaniu Kościoła i przybliżania tego wiernym, albowiem powołania kapłańskie, zakonne, do diakonatu rodzą się w społeczeństwie, w środowisku, z tego wyrastamy i później często od modlitwy wiernych, często od wsparcia zależy, jak to powołanie się kształtuje. Więc określiłbym to tak: odwaga, dzielenie się wiarą, świadectwo wiary, następnie modlitwa o powołania,
to jest istota. Brakuje nam diakonów stałych, formacji stałej w nowojorskich diecezjach z grupy etnicznej polskiej. Byli tacy diakoni, oni odeszli. Teraz nowych powołań do diakonatu stałego mamy mało. Poza tym też grupy działające przy parafiach, to jest wielka nadzieja, w grupy młode. Jest dużo ludzi młodych, którzy chcą się zaangażować, którzy się angażują w życie parafialne. Z nimi trzeba rozmawiać, z nimi trzeba być, z nimi trzeba nawet gdzieś pojechać czy pójść, żeby widzieli tę bliskość kościoła, księdza, siostry zakonnej, ludzi, którzy przewodzą w naszym środowisku i w naszych parafiach. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo miło, dziękuję Pani. I zapytam na koniec o plany. Czy ksiądz biskup ma jakieś konkretne zamierzenia, plany, cele, które teraz będzie chciał osiągnąć, czy to w parafii, czy to w diecezji? Nie mam jeszcze ani 3-letniego, ani 5-letniego planu, ani 7-letniego tym bardziej. W każdym bądź razie na pewno podejmę wszystkie te zadania, które zostaną przede mną postawione. Tak jak do tej pory, kontynuując duszpasterską praktykę w parafii Świętego Krzyża, a także plany, które ma wobec mnie biskup Di Marzio czy diecezja Brooklyn. Postaram się sprostać tym zadaniom, jakie zostaną przede mną postawione i liczę na pozytywną odpowiedź ze strony wiernych i wszystkich mieszkańców tego miasta. Tego życzę w takim razie i dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo Pani.